W moim studiu gości dzisiaj pani Małgorzata Kułakowska, założycielka Szkoły Tańca Fame i organizatorka Fame Dance Festival. Dzień dobry. Jedna z dwóch organizatorów, bo przypomnę tutaj jeszcze, że naszym współorganizatorem jest również Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Swoją Szkołę Tańca założyła pani kilkanaście lat temu. Jak to się zaczęło? Co w ogóle sprowokowało panią do założenia tego typu działalności? Teraz, jak sobie tak spojrzę w tył, no to sama się zastanawiam. Byłam bardzo młodą osobą. Mając 21 lat, tak w zasadzie otworzyłam studio. No i od tego wszystko się zaczęło. A dlaczego otworzyłam? Do tańca przede wszystkim zaraziła mnie siostra. Także z nią wszędzie za rączkę chodziłam, a że różnica wieku była, to moja siostra nie była na początku skłonna do tego, natomiast rodzice wymusili na niej, że musi się mną opiekować. No i tak naprawdę ta miłość nastąpiła do tego kierunku, czyli chciałam iść w to hobby. Natomiast zmieniałyśmy trochę kluby, miejsca w Płocku, no i postanowiłyśmy założyć coś na własną rękę. Um, też moja siostra zawsze mówiła, że jestem pod szczęśliwą gwiazdą urodzona i czego nie dotknę, to to się nam udaje. Dlatego stwierdziłyśmy, że spróbujemy założyć studio, spróbujemy założyć studio właśnie um, przez moje imię i nazwisko. No i się udało. Dostałyśmy dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i tak naprawdę to była taka mega wisienka na torcie, która umożliwiła nam przede wszystkim otwarcie studia Tańca Fame. Na założenie firmy to jedno, a mm -hmm. prowadzenie i utrzymanie, zwłaszcza na trudnym płudskim rynku, to zupełnie inna sprawa, jak to wyglądało, bo pewnie początki nie były najłatwiejsze. E, u nas właśnie było całkiem płynnie. My nie otwierałyśmy firmy jakby od zera, ponieważ, tak jak mówię, z tańcem związana jestem ojej, ojej i ojej. E, dlatego gdzieś miałyśmy już ten bagaż ludzi ze sobą. Także wiedziałyśmy, że starczy na czynsz, <grym> że starczy na pierwsze takie wstępne opłaty. Dlatego, jakby tutaj nie było obaw e, przede wszystkim o to, czy to się rozkręci, czy nie. Mm -hmm. Tylko nie wiedziałyśmy, w którą stronę i jak to pójdzie. No poszło niesamowicie błyskawicznie, poszło bardzo fajnie jak na tamte czasy. Hmm, też pamiętam, że w pierwszym roku Fame to my mieliśmy tylko zajęcia od poniedziałku do czwartku i to zupełnie wystarczało. Teraz szczerze powiedziawszy brakuje dnia w tygodniu i brakuje godziny w ciągu doby. <grym> <grym> e, czym jest Fame Dance Festival? Fame Dance Festival... Hmm. My nazywamy naszym wewnętrznym świętem tańca u nas w studio. Jest to dzień, na który wszystkie dzieci czekają niesamowicie. Jak tylko przyjdą po wakacjach, to od razu zadają pytania, a co będzie na tegorocznej edycji festiwalu? Jaki będzie motyw przewodni? U nas nie wszystkie jakby grupy biorą udział w turniejach. Mamy grupy reprezentacyjne. Także te dzieci gdzieś mają do czynienia z pokazami, z występami przed publicznością. Natomiast reszta grup pracuje całym rokiem tak naprawdę na salach, na salach zamkniętych, gdzie jedynym pokazem mają pokaz dla rodziców świąteczny, ewentualnie bal karnawałowy w postaci potworkowego balu halloweenowego. Mhm. Um, Dlatego one nie mają się gdzie zaprezentować tak naprawdę przed szerszą publicznością, a wydaje mi się, że takie podsumowanie całego roku, żeby wszyscy zobaczyli, co tak naprawdę się dzieje, co robimy z dziećmi, ile one pracy przede wszystkim w to wkładają, to jest właśnie to nasze podsumowanie. Do tego podsumowania e, chcieliśmy jakby dołączyć cały Płock. Dlatego powstała też jeszcze e, powstały warsztaty te darmowe, które trwają przed festiwalem cały tydzień. No i na nie właśnie zapraszamy wszystkich osoby, które tańczą oraz osoby, które nie tańczą, a chciałyby spróbować. Samo to widowisko, które odbywa się zawsze w Płockim Amfiteatrze, jest niesamowite pod kątem nie tylko ruchów, ale i dźwięków, kolorów. Kto opracowuje choreografię tego wydarzenia? W nasz team wchodzi sporo instruktorów, dlatego to nie jest praca jednej osoby. Jestem ja, jest moja siostra Kasia, jest Karolina Moryń, jest Aleksandra Kazimierska jest teraz Oliwia Borycka i Magda Dzięgielewska oraz Basia Wendt, która prowadzi zajęcia z dancehallu. Mamy również zajęcia akrobatyczne, natomiast grupy pana Damiana jakby nie prezentują się podczas festiwalu, bo byłoby to uważamy dość trudnym przedsięwzięciem. Mhm. Um, dlatego praca, którą państwo widzicie, to nie jest praca właśnie jednej osoby. To jest praca przede wszystkim Timu, który... Uważam, jest zgrany. No i robi dobrą robotę. Dlatego jakby my nie opracowujemy z naszym operatorem świetlnym świateł dokładnie. My się już znamy kupelat. Jacek z nami prowadzi te imprezy pod względem dźwięku, oświetlenia i wie dokładnie, co ma robić, kiedy ma robić. Dlatego my wszyscy jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy. Zazwyczaj nie zmieniamy osób, które z nami współpracują przy festiwalu. Mm -hmm. No dobrego składu się nie zmienia. Dokładnie. W tym roku jest to już jedenasta edycja. Co w ciągu tych ostatnich lat um, było takie najtrudniejsze podczas organizacji tego festiwalu, a może najfajniejsze? Co tak um, wbiło się pani w pamięć? Najtrudniejszym czasem chyba był czas covidowy, gdzie trzeba było to zablokować. Mm, dlatego właśnie ten rok jest chyba taki trudny dla wszystkich. No i też takie mam wrażenie, że właśnie teraz życie się dzieli przed COVID-em i po covidzie, mm. że już nikt nie pamięta, co było inna, innego. Inne, tak. mm, no i to chyba zablokowanie było takim... Takim stopem, takim stopem, żeby może coś przemyśleć, natomiast y, też smutkiem ogromnym, no bo jednak się gdzieś tam spotykaliśmy mm, na ten jeden wieczór, tak naprawdę, który był celebracją naszego całego roku. Dlatego to chyba było takim trudnym momentem. Mm, a który festiwal wspominam najlepiej? To mi się wydaje, że tą dziesiątkę czyli to, co było rok temu. Ale dlaczego? Dlatego, że ja sama byłam zatrzymana przez swoją kontuzję, ponieważ byłam, e, jestem po operacji. Mhm. E, dlatego mogłam od początku usiąść, obejrzeć, jak to wygląda. Już nie biegałam pod sceną przy szatniach, nic nie musiałam tam niczym się zajmować, bo przede wszystkim moi ludzie się tym zajęli. E, więc miałam taką chwilę oddechu, spojrzenia na to zupełnie z innej strony. I chyba ta dziesiątka była taka w końcu. Z mniejszym, dużo mniejszym stresem dla mnie. Mm -hmm. No, tak mówi się nawet wśród studentów, że już y, dziesiąty egzamin, to już dokładnie <grym> 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 bez stresu. Może tak jest też z zorganizowanymi wydarzeniami. Ym, co zaplanowaliście w tym roku? Bo, jak wspomniałam, jest to 11 edycja. Kiedy się odbędzie i czego możemy się spodziewać? Festiwal startuje już 19 czerwca darmowymi warsztatami. Także od poniedziałku nasze studio zamienia się w fabrykę tańca. Zaczynamy od godziny 8, kończymy o godzinie 20. Te warsztaty trwają tak naprawdę 4 dni od poniedziałku do czwartku. W czwartek kończą się próbą generalną i warsztaty w tym roku poprowadzi dwóch warsztatowców. Pierwszym jest Nikola Piotrowska, ona się zajmie takim stylem bardzo komercyjnym, natomiast drugim warsztatowcem jest Damian Lipiński i on będzie prowadził zajęcia w stylu hip-hop. Zgłoszenia na te warsztaty prosimy kierować na maila fame.płock@gmail.com. W nazwie podawać FDF11, w treści imię, nazwisko oraz stopień zaawansowania, ponieważ można tutaj wybrać między początkującym, średnim, a zaawansowanym. Natomiast już same podsumowanie, czyli ostateczna gala finałowa, odbędzie się 23 czerwca w polskim Amfiteatrze Start godzina 18. Natomiast, żeby z nami być, trzeba odebrać darmowe wejściówki. I te darmowe wejściówki też będą już rozdawane 19 czerwca. W Kasie biletowej Pokisu oraz u nas w studiu tańca Fame. No to fajna informacja, czyli tak naprawdę nie tylko zaproszeni goście czy rodzina uczestników, ale każdy z nas może uczestniczyć w Dokładnie, zapraszamy. Mm -hmm. Nawet jeżeli nie ma wejściówki, to można spróbować wejść. <laughs> to tak po cichu. <laughs> e, świetnie, bardzo dziękuję pani Gosiu. Ja tylko wspomnę, że Petronius jest patronem medialnym tego wydarzenia i też wspiera was. Od wielu lat. Tak, i bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Dziękuję. gościem była pani Małgorzata Kłakowska. Dziękuję.